Siemanko, siemanko. Niezłe wdzianko. Dawno mnie tutaj nie było. Z kilku powodów, o których nie będę mówił. Dzieje się dużo, sezon w pełni, pogoda również się zrobiła. Widać to na mojej twarzy. Właśnie wróciłem z wesela i taki temat przyszedł mi do głowy w momencie, kiedy ściągam zdjęcia. Ponieważ wracając ze ślubu i wesela, ściągam zdjęcia, no tak jak każdy, tak? Z kart wszystkich, gdzie mam aparaty. Dzisiaj było ich trzy. I w momencie, kiedy te, te, te zdjęcia ściągam z kart na dyski twarde. Patrzę, czy wszystko się dzieje się dobrze. Czyli fizycznie siedzę i czekam, aż ściąganie tych zdjęć się zakończy, wszystko przejdzie, czyli nie będzie jakichś powtórzeń. Powtórzeń nas w plików, nie będzie problemów z tym, że coś się wydarzyło. No, no po prostu chcę, żeby wszystko było dobrze, więc fizycznie siedzę. I czekam. A dlaczego tak robię? Ponieważ właśnie w przeszłości miałem taki problem, że było powtórzona nazwa pliku. a Dwa aparaty Canon generowały, wygenerowały tą samą nazwę pliku. Plik był inny. Oczywiście zdjęcie było inne, ale plik był ten sam. Więc wchodząc do tego samego katalogu, zapytał się, jak kliknęłem, po prostu nie patrząc, co się wydarzyło. Więc teraz fizycznie śledzę. Trwa to. Jakieś 20 minut, może troszeczkę mniej, więc. Więc dzisiaj chciałem porozmawiać o stresie. Stresie, jaki może wynikać z, w momencie, kiedy fotografujesz ślub. Dlaczego ten stres może być? Jak go unikać, ale przede wszystkim jak się przygotować, ażeby ten stres albo zlikwidować, albo zminimalizować do, do, do minimum. Jakiś tam stres zawsze jest, nie będę mówił, że nie mam żadnego stresu. Ale przede wszystkim nie boję się, tak? Kiedy jadę, fotografować ślub i wesele nie boję się. Ktoś mnie pytał, jaki jest obraz 16 mm, jestem na, dokładnie na wyciągnięcie ręki: to jest 16 mm 2,8 kanona. A więc to jest obraz bez cięcia, bez kadrowania, bez niczego. Z czego może wynikać stres podczas fotografowania ślubu. Przede wszystkim z tego, że boisz się, czy wychodzą ci dobre zdjęcia, czy zdjęcia są ostre, a więc zapraszam do filmów, gdzie mówię o tym, jak zabezpieczyć się na przed tym, w sensie jak upewnić się, że zdjęcia będą ostre, jak upewnić się, że zdjęcia będą dobre. Praktyka tylko i wyłącznie może Cię przed tym uchronić, przed tym, żeby te zdjęcia były dobre, w sensie dobrze naświetlone, dobrze skomponowane, dobrze. Wyeksponowane, tak? nie prześwietlone, nie za czyli ustawiony balans pieli, ustawione wszystko, zdjęcia robione w rawach, żebyś miał później kontrolę nad procesem edycji, nad procesem postprodukcji. Z czego może również wynikać stres? Stres może wynika wynikać z niedopasowania się klienta do fotografa lub fotografa do klienta i vice versa. Do czego zmierzam? Do tego, iż Foto klient zwracają się do fotografa, para młoda zwracają się do fotografa, mówi czy masz wolny termin, podobają mi się twoje zdjęcia, ktoś mnie polecił i tak dalej, i tak dalej, jakkolwiek jakkolwiek się zwracają, widzieli coś na twoim portfolio, na twojej stronie miejmy taką nadzieję i coś podobnego starają się w głowie wyobrazić, że coś podobnego otrzymają Oczywiście oni będą na zdjęciach, ich goście, ich sala, ich kościół, ich, ich, ich miejsce, gdzie, gdzie to wszystko się odbywa. Aczkolwiek w podobnym stylu, w podobnych kolorach, w podobnym zapatrzeniu, w podobnych kątach, podobny proces edycji w sensie identyczny, ten sam, ale czyli twój. Y, podobny proces edycji, podobny proces y, y, tego, co ty faktycznie pokazujesz na tych zdjęciach, w jaki sposób, jak bardzo podchodzisz do ludzi. Jakich używasz obiektywów, i tak dalej, i tak dalej. I podświadomie tego oczekują, jak i również świadomie. Oczywiście nie będą tego mówić, ale tak właśnie działa proces myślowy potencjalnego klienta I, 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 i należy właśnie myśleć w ten sam sposób, inaczej. Jeżeli masz zrobionych tych, tych naście, dziesiąt, czy, czy set wesel ślubów, no to. Idziesz tym torem cały czas, można powiedzieć, troszeczkę mechanicznie, no bo cykasz, to jesteś ty, robisz to już jakiś czas i tak dalej, ale w momencie, kiedy zaczynasz, w momencie, kiedy masz tylko trochę w swoim dorobku, musisz o tym pomyśleć, że ta para właśnie przyszła do ciebie, coś ich za. coś ich do ciebie przyciągnęło w jakiś sposób. Coś kliknęło i po, powiedzieli, czy powiedziała panna młoda, bo to najczęściej panna młoda, ym, to jest właśnie ten gość, czy to, to są właśnie te zdjęcia, czy tam, oczywiście, może przyniosła ich cena, ale znowu widzieli coś, gdzieś coś widzieli. A jeżeli nie widzieli, tu właśnie. O to w tym chodzi, a jeżeli nie widzieli. To należy o tym porozmawiać, należy porozmawiać o oczekiwaniach klienta, należy porozmawiać o tym, co możesz im dać, a czego nie możesz im dać. Lub też co im zaoferujesz, a czego ty jako osoba, jako fotograf, jako ta osoba uwieczniająca ten dzień nie oferujesz swojej, nie, nie masz swojej ofercie, nie oferujesz w swoim wachlarzu, w swoich, w swoich umiejętnościach, w edycji, tak? czego po prostu nie mogą od ciebie oczekiwać żeby nie było tak, że oni oczekują od Ciebie retuszu e, takiego bardzo magazynowego, a Ty po prostu edytujesz zdjęcia e, pod kolory. E ostrość szumy, tak? Może jakieś tam niedogodności skóry, ale nie, nie wchodzisz w retusz taki magazynowy, taki jak w wogu, że cera będzie piękna, że kobiety będą, dziewczyny będą odchudzone, że mężczyźni będą mieli wielkie bicepsy i tak dalej, i tak dalej, tak? Do jakiegoś konsensusu należy dojść, ażeby ten stres zminimalizować i ten stres również, żeby nie powodował Późniejszych lub wcześniejszych niedomówień czy późniejszych jakichś reklamacji nie daj Boże. Żebyś ty wiedział, że podczas dnia ślubu i wesela jesteś tam, ażeby uwiecznić ten, ten, ten dzień, żeby się dobrze bawić, żeby być z nimi, przeżywać, być. Ekspertem w swojej dziedzinie, o czym mówiłem już wielokrotnie, a nie stresować się, bo, bo nie wiesz, bo może to chcą, a może to chcą, a może by chcieli zobaczyć więcej zdjęć takich, może więcej zdjęć naturalnych, a może więcej zdjęć grupowych, a może więcej zdjęć pozowanych, a może więcej zdjęć dzieci, a może więcej detali. I to można wymieniać i wymieniać i wymieniać, tak? Więc należy porozmawiać, prze, przejść przez. Przez, przez ich oczekiwania. To może być bardzo krótka rozmowa, to może być bardzo długie. To może być skomponowanie y, tak zwanej tablicy w, w, na przykład w Pinteresie, co byście chcieli, co widzicie, dlaczego wybraliście to miejsce, co, was, co w tym miejscu się podoba, czy macie jakieś wyobrażenia, jeśli chodzi o to miejsce, może coś was zainspirowało, jeśli chodzi o to miejsce, żeby nie pozostało ileś tam niedomówień, jeśli chodzi właśnie o, o ten etap. Tak? Czyli etap oczekiwań, etap ym, te, 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 tej całej egzekucji dnia ślubu i wesela. Kolejną rzeczą jest, ażebyś zabrał odpowiednią ilość sprzętu. Nie za dużo, żebyś nie nie było, że teraz się jeszcze nie wiesz co wybrać. A może założę 24,70, a może 24,105, a może 35, a może 50, a może 85, a może 135, a może 70, 200. tak? Nie za dużo, ale również nie za mało. Miej aparat z dwoma kartami pamięci, rob zdjęcia w rawie, w rawach miej odpowiednią ilość baterii, miej na baterie naładowane, wypróbuj sprzęt przed wyjściem, o czym również wielokrotnie mówiłem. Więc tych, tych elementów stresowo może być dużo, ale bardzo dużo możesz wyeliminować świadomie. Co jest mega istotne. Tak samo jakbyś żebyś świadomie był był świadomy ograniczeń, jakie daje Ci sprzęt, i co zrobić, aby te ograniczenia przeskoczyć? Na przykład. Potrzebujesz więcej światła, odwracać się, pozować ludzi w miejscach, gdzie jest więcej światła. Ym, może masz ciemniejsze obiektywy, robić zdjęcia w bardziej oświetlonych miejscach. Może tych ludzi przesunąć troszeczkę, może pannę modą, która się przygotowuje, przesuń bardziej do okna. Te zdjęcia i tak będą lepsze, nieważne jakim sprzętem robisz. Yy, będą te zdjęcia dużo lepsze. Może masz mniej stabilizacji, może musisz gdzieś oprzeć, oprzeć ręce. Może masz słabą lampę i wiesz o tym, że ta lampa ma duży czas yy, ładowania, czyli tych błysków, ty, ty, ty oczekujesz pomiędzy błyskami troszeczkę dłużej, więc poczekaj na te kolejne zdjęcie lub przytrzymaj ludzi. Powiedz im chwileczkę, za chwileczkę, czy, czy na parkiecie poczekaj troszeczkę dłużej, tak? Bądź świadomie podejść do tego, jak możesz Znowu, jak możesz to zrobić? Wykonując zdjęcia, robiąc zdjęcia, poznając swój sprzęt, wychodząc ze sprzętem w różnych warunkach oświetleniowych, w różnych warunkach atmosferycznych, w różnych porach po, roku, różnym ludziom robić zdjęcia, tworzyć sesje, budować portfolio, świadomie, yy, świadomie pstrykać zdjęcia zdjęcia na wakacjach, zdjęcia znajomych, zdjęcia par zdjęcia partii Instagrama i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem o tym również wcześniej, zapraszam do wideo. Zapraszam również do mojego kanału Patronite, gdzie mówię o tych rzeczach dużo szerzej, gdzie dużo więcej pokazuję tak zwanego backstage'u i gdzie również będą nowe rzeczy, będzie również, zabiorę znowu kogoś z patronów na ślub i wesele w Londynie, tak jak zabrałem wcześniej i Szerzę się tą wiedzą, dziękując w ten sposób za okazane wsparcie. Z tym Was zostawiam. Do zobaczenia. Nie stresujcie się, albo inaczej minimalizujcie świadomie stres, a nie bierzcie nie tego niepotrzebnego, weźcie ten, ten potrzebny, weźcie ten, tą, 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 tą adrenalinę zamiast tego, zamiast tego stresu.